Dzień dobry, hejka, cześć, witajcie. Jestem Kasia i dla fanów sportu wreszcie, jaki sportowy aspekt na tym kanale, Anzora żyje. Dzień dobry. Cześć. No dobrze, to przede wszystkim, jak zdrówko u ciebie, bo to chyba takie ważne pytanko. Bardzo dobrze. Dzięki Bogu, ja nigdy jakoś nie miałam problemu ze zdrowiem. Także bardzo dobrze. No to bardzo dobrze, to wiesz, tak z kultury. Dobra, no. Słuchaj, nie, no to się tak zastanawiam. Ja myślałem, że jakieś plotki może chodzą, że... Że ten... problemy ze zdrowiem. Nie, plotki to wiesz, jakie wokół ciebie chodzą. Jakie? No nie wiesz, jakie? Ostatnio Anzora żyje coraz częściej pojawia się na sali treningowej, ale na filmikach u kogoś, jako wiesz, na sparingach na przykład. Adam tak wiesz, nakręca wszystko. No dobra. Standardowo, nic nowego. To ile w tej plotce jest prawdy? Nie ma prawdy, że trenuję, że to jest prawda, ale że jakiś powrót, ale nie. Nie mam żadnych planów. Ale zobacz. Powiedz, dlaczego to wszystkim robisz tak naprawdę, bo wszyscy tak bardzo chcą cię zobaczyć. Sam Adam, widzisz, on to specjalnie robi, on po prostu marzy, żebyś znowu pojawił się w oktagonie. Nie, bądź taki. Nie wiem, moi są te klienci, zawodnicy, jakoś nie wiem, oni chcą, żeby ja wrócił, ja nie wiem po co. Ja im mówię, słuchajcie, jak ja będę chciał zacząć jak są przygotowani albo wrócić do startów, to ja od razu im mówię, że ja nie będę z wami współpracował, to musicie sobie kogoś innego szukać. Jak miałbym wrócić, to się skupiłbym się tylko na siebie i trenowałbym sobie rano, wieczorem i odpoczynek, a dodatkowo te treningi i tak dalej, to wszystko być jako trenerem i zawodnikiem to jest bardzo ciężko. Także ja mówię, że wybierajcie, albo chcecie, żeby ja walczył, albo żeby był trenerem. Kurczę, to mocno ultimatum postawiłeś, nie, ale tak na poważnie, bo czyli co, ewentualnie wróciłbyś, ale wtedy musiałbyś zrezygnować z trenerki, tak totalnie, i z head coacha WCA, i z trenerów na przykład frików i tak dalej. No właśnie, jeżeli chodzi o treningi indywidualne, jeżeli chodzi o frików, to połączyć jakoś się da, ale ja nie jestem taką osobą, że będę sobie prowadził jakieś treningi, tak jak teraz i chciałbym zawalczyć, bo to ja nie chciałbym, wiesz, tyle lat już nie walczyłem, wrócić i pokazać nie wiadomo jak ja miałbym wrócić, to chciałbym, wiesz, wrócić tak konkretnie przygotowany i pokazać bardzo dobrą walkę, czy tak wygrałbym, czy przegrałbym. A tutaj biegać, prowadzać jakieś treningi, wyjeżdżać na jakieś zawody i tam gdzieś tam próbować wkręcać swoje treningi, nie dla mnie to na pewno. Że miałbym wrócić, zrezygnowałbym z tych treningów i skupiłbym się i zasułbym je codziennie, rano, wieczorem. I chciałbym pokazać z najlepszej strony, a jak nie, no to sobie po prostu prowadzę treningi i zostaję trenerem. Ale to ile musiałbyś na przykład trenować? W sensie 3 miesiące by ci starczyły, czy potrzebowałeś jeszcze więcej czasu? 3 miesiące formy na pewno zrobiłbym, tak, jeżeli chodzi kondycyjnie i tak dalej, a ja tak to chciałbym z pół roku przygotować się. Więcej trochę sparingów, ta ciutka, żeby była i tak dalej. A tak zdrowie to i tak ja mam... Na 3 rundy ja myślę, i dzisiaj mam spokojnie, mógłbym sobie wyjść i zawalczyć. Tylko to pewnych rzeczy nie można przeskoczyć, o tak. Ja coś sobie i tak robię, to nie znaczy, że ja nie mam formy w ogóle. No ale mniej sparuję, mniej jakieś tarczy, bardziej sobie bawię się trochę parter, zapasy, ale zdrowie bardzo dobrze jest. Tylko jak na przykład, jak miałbym wrócić, bo ta przerwa 5-6 lat, to nie jest też tak proste, dlatego chciałbym jakieś przygotowanie robić, to dłuższy okres tych przygotowań, żeby być pewny, że jestem gotowy. Okej. Anzor, wiesz, ja z tobą rozmawiam już drugi raz i wtedy rozmawialiśmy właśnie o tym twoim powrocie, cały czas ci ludzie o to pytają, ale tak szczerze, no im więcej jest tych lat, ile ty już nie walczysz, to chyba tym bardziej to już odchodzi. Czy na przykład czujesz coraz bardziej ten głód, w sensie chciałbyś wrócić, czy to jednak jest tak, że totalnie już właśnie coraz mniej chcesz tam wrócić? Słuchajcie, już od paru lat ja w ogóle nie mam, w ogóle nie przychodzi mi do głowy, że zawalczyłbym. Czyli czasem
że tak gdzieś tam, jak pojadę na jakąś galę, coś tam, że czasem mógłbym zawalczyć, coś takiego to zawsze jest, ale tak, że mógłbym zawalczyć, czy może, może zacznę trenować, czy może zrobiłbym jakąś waleczkę, coś takiego nie ma w głowie. Ja zawsze mówię tak, jak jest, ale tylko nigdy nie chciałem mówić, że nie będę walczył, koniec, tam, wiesz, koniec, zawiesiłem karierę i tak dalej. Takie rzeczy nie gadam, bo tylko Bóg wie, co będzie jutro. A jutro może ja zawalczę, a jutro ja będę potrzebował kasy, albo coś i tak dalej. Dlatego ja nie chcę po prostu mówić, że już stop, koniec, ale ogólnie tak, no, ja myślę, że już nie będę walczył tak ogólnie, w głowie tak mam, ale nie będę mówił konkretnie, że nie, już nie, bo nie wiem, co będzie jutro. No właśnie, wiesz co, jak my w sierpniu rozmawialiśmy, to powiedziałeś, że jeżeli na przykład dostałbyś milion od Federacji Freakowej, to wtedy byś pomyślał nad tym. No właśnie, to jest, widzisz, to jest znowu kolejne pytanie, że nie mam w ogóle w głowie, że nic, a jeżeli powiedziałbym, właśnie powiedziałbym, że nie będę walczył, koniec, zawieszyłbym karierę i ktoś przychodzi i mówi, że milion złotych. No kto nie pomyśla o tym? Właśnie to jest już problem. A potem powiedzieli, bo Anzor, niby mówiłeś, że koniec kariery, tu jak zapłacili parę złotych więcej, wróciłeś. Dlatego milion złotych, no to ciężko byłoby nie zawalczyć. Ale to właśnie pytanie ode mnie, bo wiadomo, że federacje freakowe stać na to. Wiadomo, że... Nie. No i właśnie to było moje pytanie. Freakowe to nie wchodzą w gry. Czyli na przykład nie widziałbyś swojego powrotu ewentualnie na sportowym pojedynku z kimś, jak tylko ja że na gali freakowej? Nie, ja nie chcę takiego. Nie, jak ja miałbym wrócić, to wróci, bo normalne tam, gdzie albo kiedyś walczyłem, albo na KSW, albo gdzieś tam. Mhm. Nie ma opcji na freakowe. Tyle lat nie walczyłem i jak wiesz, odszedłem od KSW i wróciłem na freakowe gale. No to dla mnie jako zawodnika to nie jest fajna opcja. To ja w ogóle ja nie dopuszczam. A uważasz, ale... Na tej chwili. Ale że na przykład tak jak mówisz, że nie jest 100%, to ja nie będę mówił, ale ogólnie... Naprawdę, jak dzisiaj mi powiedzieli, bo dostajesz 500 000 czy milion, zawalczysz na freakowe gale, daję słowo, powiedziałbym nie. Okej. To mocne. Ale uważasz, na przykład KSW mogłoby zrobić taki pojedynek? W sensie, w ogóle była jakaś propozycja, na pewno było przez 5 lat propozycja jakaś od KSW dla ciebie, a kiedy się ostatnia taka pojawiła? Nie, bo oni wiedzą, że ja nie walczę i jakoś propozycje nie rzucają, no to ja wiem, że jeżeli oni, jak ja chciałbym zawalczyć, to oni z chęcią dali by mi walkę. Bo ja wiem, że na przykład ja mógłbym zawalczyć z tymi zawodnikami w KSW 6-6, bo nie tylko zawalczyć, ja myślę, że większość, bez problem wygrałbym z większością. Ale na razie takich propozycji nie było. Nie, bo jak propozycja, jak ja nie walczę? Jak ja mówię, że nie walczę i nie zamierzam, no to po co oni mają dawać mi propozycji? Oni wiedzą, że jak zdecydujemy się my, czy ja, czy Mansur, my jak coś powiemy, no to bardziej staramy się tam, jak mówimy, że nie będziemy walczyć, no to nie walczymy. No właśnie, że to tak powiedzmy, jeżeli możesz, może wiesz też, Mansur, on coś już ciągnie go do tej klatki z powrotem, czy na razie jednak Mansur, dobrze jest? Ja myślę, że nie. No, on bardziej niż jak ja jeszcze, jak wrócę, bo to jeszcze mówisz, czy mój powrót jest bardziej takie... Realny? Realny dokładnie, niż Mansura. O kurczę, to aż tak. No to dobrze, bo to chyba tak i tak się ludzie ucieszą, jeżeli twój gdzieś jest realny. Nie, jeżeli porównywać z Mansurem, a tak, to ja też, ja zawsze mówię, nie ma żadnych planów, po prostu ja nie mówię, że koniec, bo nigdy nie wiadomo, co będzie jutro. I tak, a czy ja mam jakąś zamiarę, czy chciałbym w ogóle, czy mam chęć kiedyś, nie mam. Dobra, to już ostatnie pytanie w temacie tego ewentualnego powrotu, nie męczę cię i przejdziemy na chwilkę dalej. Ja myślałem, że już ten temat już nie jest aktualny. To jest cały czas aktualny, Anzor, bo wiesz, jak jest. To ja przez Adama pewnie. Tak, no ale to podziękuję Adamowi, Adam wie, jak to rozkręcić. Bardzo ci dziękuję. To byłby dobry promotor, nie? Tak, bo to już zadaje się dużo ze strykami. Myślisz, że mu trochę odbiło? Nie, no co? Żartuję. To był żart. Ja też żartuję, nie. Ale na przykład, a jest jakiś rywal? Taki, z którym ewentualnie widziałbyś się? W sensie, że taka twoja wymarzona walka, na przykład jedna ostatnia wymarzona walka. Nigdy nie miałem, że mógłbym z tym walczyć, z tym. Mhm. Moje marzenie było już kiedyś, jak walczyłem, ja zawsze mówiłem, że nie jestem jakimś wielkim fanem MMA. Mhm. Chociaż ja lubię trenować sztuki walki, a same te walki, te zawody mi jakoś
jak niektórzy opowiadają, że marzenie to ich, że wyjść, poczuć to, że i jakieś pasje, no takie to ja nie miałem, ale czy jeżeli chodzi, jak już zacząłem, jak już walczyłem, wybrałem tą drogę, no chciałem po prostu chociaż raz w życiu zawalczyć w UFC i to kiedyś do tego wiesz dążyłem, no się nie udało niestety, miałem kontrakt z KSW i nie było opcji. Dobra, temat myślę wyczerpany, już Cię nie będę o to męczyła. Słuchaj, powiedz mi, ostatnie zawirowania właśnie jeszcze wokół KSW, to ogłoszenie, znaczy ogłoszenie, nie ogłoszenie, to ewentualna walka Szpilka-Pudzianowski. Wy w ogóle wiecie coś o tej walce i właśnie, i jeszcze na początek, tak zanim przyjdziemy, jak wyglądają Twoje relacje obecnie z Mariuszem Pudzianowskim? Jest szansa na jego powrót tutaj do WCA, czy nie? Jeszcze raz. Jarbiego. Czy jest szansa na powrót Mariusza Pudzianowskiego tutaj do WCA? Jak na tym to wygląda? On na pewno będzie chciał. On na pewno będzie chciał. Dawajcie, troszkę wróćmy do poprzedniej walki. Jemu nikt nie zabrał tutaj przychodzić. Zacznijmy z tego. On mógł sobie przychodzić, przygotować się bardzo dobrze z chłopakami, mógłby sobie trenować z innymi trenerami. Na przykład, dobra, nie ma Anzora, nie ma Arbiego. Dobra, ale inni są też, bo jest Robert, bo jest, są trenerzy od parteru, jest Gerard, Mixon, bo jest, są sparring partnerzy, bo jest Daniel, Janek i tak dalej. Jest Izu. To nikt mu nie zabraniał, ja nie wiem, bo... No to sam zdecydował, że a nie, to wiesz, to nie współpracuje z wami do tej walki, to tam gdzieś sobie pójdę. No to poszedł sobie. No i tylko. Także wiesz, żeby wiedzieli, że na przykład nikt mu nie zabraniał przychodzić i trenować tutaj. On normalnie mógłby i do mnie też przychodzić, normalnie na grupę, i na zapasy, i na MMA, i nikt mu nie zabraniał. Arbi prowadzi trening, ja. Po prostu my nie chcieliśmy wychodzić, jako o tam przygotujemy go, albo być w narożniku, a on sobie mógłby przygotować. Na pewno milion razy lepszy byłby przygotowany niż nie wiadomo, nie wiem, gdzie on tam przygotowywał się. No to ja nie wiem, czy było gdzieś w ogóle podawane, ale ty uważasz, że jak on by trenował WCA, to ta walka inaczej mogłaby się potoczyć, czy nie? Nie wiem, bo ja nie wiem, a to się w ogóle, ja w ogóle nie oglądałem tą walkę, my z Arbim poszliśmy, byliśmy na KSW, mówisz, dobra, nic nie będziemy oglądać. Poszliśmy i potem przyszedł Golon, Piotr Golon albo Adrian Galal, ktoś przyszedł, powiedział, że to koniec walki. My siedzieliśmy w szatni. Także to już tam pojest, to już nieważne. Czy chodzi o teraz, czy wróci, czy nie. Na pewno ja myślę, że będzie chciał. Jak wróci, to musimy jakoś to... Bo ja nienawidzę rzeczy, takich rzeczy, na przykład z dwóch zawodników z jednego klubu między sobą mają walczyć. To jest najgorsze, co chyba może być. No to właśnie byście chcieli, żeby tej walki nie było, w sensie będzie do tego dążyć, no bo podobno... Nie, oczywiście, że nie. Oni, ja myślę, że ta walka odbędzie. Bo to jest... No ale to już mówisz, że będzie to maj albo czerwiec. Nie wiem, czy do czerwca, bo... Czerwiec to jeszcze bardziej, ale nie wiem, czy do maja Artur będzie przygotowany, bo on po pracy jest. Walka chyba, jak już widzę, jak w internecie, jak rozkręcają, no to ta walka się odbędzie. Pytanie, czy jak to będzie wyglądało, nie wiem. Artur, bo to jest taka tak. Mariusz od już ile, z 10 lat prawie znamy się, współpracowaliśmy i tak dalej, tylko Maniek nigdy za WCA nie walczył, nie za Fight Team, ani za po prostu, wiesz, WCA Pro, zawsze walczył Pudzian Team, to jest jedyny problem, a Szpila, jak przeszedł do MMA, od pierwszą walkę stoczył za WCA Fight Team, to on jest Fight Team. I to tutaj Szpilę na pewno musimy przygotować, bo on jest w teamie, a Maniek nigdy nie był w tej teamie. Przychodził, trenował, ale za WCA nie walczył, a on Pudzian Team. I tutaj jak na przykład, jeżeli podzielisz, no to nie będę ukrywał, może być, jeżeli są zawodnicy kosztowo bardziej, wiesz, opłaca się, albo znasz go więcej, to nie wchodzi w gry. Jak ktoś jest w Fight Teamie, to on jest w Fight Teamie. Jak ktoś nie ma Fight Teamu, to jego nie ma Fight Teamu, ale to nie znaczy, że na przykład można po prostu sobie jakoś inaczej się dogadać i przygotować się. No to i zależy z kim. Jeżeli ja Fight Teamu jestem, ja na pewno muszę wyjść z zawodnikiem, który jest z Fight Teamu, bo jestem głównym trenerem. I Fight Teamu jest Artur. To jest raz. Druga rzecz, jeżeli on będzie chciał przygotować się tutaj u nas, to kto będzie go przygotował? No to raczej chyba Arbi i to jest też jeszcze większy problem, bo musimy przeciwko sobie wychodzić do narożnika. No takie zamieszanie to daj spokój. Ale właśnie pytanie, byłaby szansa, że właśnie ty pójdziesz do narożnika Artura, a Arbi pójdzie do Mariusza? Bo to już bardziej pytanie w sensie, jak Arbi to widzi. Ja na pewno wyjdę do Artura, bo na przykład, bo Artur jest Fight Teamu.
i oni jak między sobą chcą i jakoś, bo to nie jest taka sama sytuacja, tak jak z Mamedem. I czy chciałbym wychodzić przeciwko na przykład czy Artura, czy Mariusza? Nie. Daję słowo, nie chciałbym. Ale jeżeli do tej walki dojdzie, no to ja z Arturem wyjdę. No tak. Jako head coach musisz. Tak. Znaczy tak. Musisz, no powiedz musisz. No tak, do tego, no oczywiście, ja jestem, ja nie byłem head coachem, jak już współpracowałem z Arturem. Ja jego prowadziłem, ja byłem jego trenerem głównym, MMA, wszystko, te pierwsze kroki, wszystko ja jego uczyłem. A teraz jestem head coachem, Artur jest naszym w teamie, to już jeszcze tym bardziej jestem tam. Czy mi się to podoba? Nie. I jeszcze muszę z góry wychodzić z gościem, który ja trenowałem kiedyś. I taki, dlatego zawsze, bo jak była ta sama sytuacja z Jurasem było, bo przygotowaliśmy Mariusza, Łukasz też przychodził tutaj i to jest taki, był dla mnie taki, bo ja mówiłem Robertowi z tym Joczu kiedyś taki na przykład, że to jest bardzo niefajna sytuacja, ale Robert powiedział, że na przykład oni tego chcą, oni zarabiają, to czym jest problem? A my, ja trochę inaczej do tego podchodzę. Dobrze, powiedz mi jeszcze tak, już w szpila później, a jak byś to obstawiał tą walkę? Nie uważasz, że na przykład to jest za ciężkie, że po operacji kręgosłupa, żeby Artur od razu wychodził do Mariusza? No właśnie, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno to, na pewno jest... taki ciężki test dla Artura. Bo Artur, wiadomo jak to było, bo stójka, a to nie jest stójka. No i Mariusz będzie wiedział, co ma robić. No Artur też wie, ale 120 ponad kilo, gość, który jest bardzo silny, nie da ci mu wywrócić, no to nad tym trzeba będzie dużo popracować. Czyli ty bardziej uważasz, że Mariusz miałby większe szanse w tym pojedynku? Ja nie mówię, że kto ma, wiesz, każdy ma szansę. Każdy, kto wychodzi w MMA ma szans, a jeszcze do tego waga ciężka, jeden cios. Ale realnie oceniając, oczywiście, że Manik ma doświadczenie, ile on? Ponad 20 walk stoczonych ma w KSW chyba. Ma tak, no? On ma dużo walk, bo to i nie ukrywajmy, że to bardziej ja myślę, że dużo do stracenia Mariusz ma niż Artur. Artur jedną walkę ma stoczony, to jest bokser i jak wygra, to dla Artura jest progres. Dobra, powoli kończymy i jeszcze mam do ciebie dwa pytania. Nie wiem, czy ty wiesz, ale nadal ludzie nie kupują tego tłumaczenia, że ty wybrałeś, w sensie, że nie pojechałeś z Jankiem nie dlatego, że nie mogłeś, tylko dlatego, że wybrałeś Hajlik. To jest w ogóle kuriozalna sytuacja. To szkoda komentować, tylko trzeba po prostu za głowę się złapać. Tak. To jest odpowiedź. Dokładnie i tym to skwitujmy, ale właśnie jeżeli chodzi o te dalsze występy Janka i jak wygląda sytuacja z tą wizą, będziesz... Nie wiadomo, nic. Nie wiadomo. Ja czekam. Mhm. Ja czekam, oni mają 180 dni. 4 miesiące, ja 2 miesiące przed tą walką składałem te dokumenty wszystkie i 2 miesiące czekałem, oni mi wiesz mówili, coś tam wysyłali, wiesz, to nie jest tak, że po prostu czekaliśmy, tam jakieś co nie robiliśmy, wszystko tam było zrobione i do dzisiaj nie ma żadnego odpowiedzi, zobaczymy. Jeszcze 2 miesiące zostały? Tak, oni mają 180 dni na rozpatrzenie. Także zobaczymy co, no jak już dalej coś tam będą już kręcić i się ciężko będzie z moją wizą, no to bardziej Arbi. Zrobimy tak, żeby Arbi pojechał. Dobrze. Słuchaj, i ostatnie pytanie. Czy ty widziałeś wypowiedź Roberta Jocza? Ja nie widziałam, czy ty to komentowałeś. W sensie na temat tego, że gdyby on był w narożniku, to pas byłby w Polsce. Ja, mówili mi, ja nie oglądałem wywiad. Mówili mi. To słuchajcie, bo... Może. Jak skomentujesz to zachowanie w ogóle, nie? A to słuchaj, bo... Każdy, wiesz, może sobie, wiesz, każdy sobie, co myślę, to jest jego zdanie. On powiedział swoje zdanie. Oczywiście, że myślę, że ja mógłbym dużo powiedzieć o tym, a ja nie będę, mi kultura nie pozwala takie rzeczy. Ja kiedyś z nim współpracowałem, oni sobie w nich gadają co chcą, a ja mi kultura nie pozwala takie rzeczy, że tam przykład powiedzieć. A ja oczywiście mógłbym powiedzieć dużo. No nie będę. I tym to zakończmy. Tak. Dobra, słuchaj, dziękuję ci bardzo. No i widzimy się na kolejnych może jakichś materiałach i galach. Do zobaczenia. Cześć. Dzięki wielkie. Cześć.